Po 9 latach z Polskim Związkiem Piłki Nożnej pożegnał się były już prezes Zbigniew Boniek. Zibi nie mógł kandydować na trzecią kadencję, ponieważ zabraniało tego prawo. W związku z tym w wyborach naprzeciwko siebie stanęli Marek Koźmiński i Cezary Kulesza, aby przejąć schedę po ustępującym Bońku. W głosowaniu bezsprzecznie i z ogromną przewagą wygrał ten drugi. Jest to człowiek z bardzo ciekawą przeszłością, o której chciałbym dziś opowiedzieć. Przed wami Cezary Kulesza. Kim jest nowy prezes PZPN-u? Zapraszam do oglądania. Kulesza przez większość swojego życia był i nadal jest związany z województwem podlaskim. Urodził się 22 czerwca 1962 roku w Wysokiem Mazowieckiem. Już od najmłodszych lat interesował się piłką nożną. Swoje pierwsze kroki stawiał w Gwardii Białystok. Grał na pozycji pomocnika lub napastnika. Przez większość swojej piłkarskiej kariery był związany z takimi klubami jak właśnie Gwardia, Olimpia Zambrów czy Jagiellonia Białystok. Kulesza zaliczył również epizod w belgijskim klubie RFC Obel, który grał na trzecim poziomie rozgrywkowym. Delikatnie mówiąc, Kuleszy piłkarska kariera nie poszła najlepiej. Cezary postanowił zawiesić swoją działalność w piłce nożnej i rozpocząć działalność biznesową. W 1994 roku założył wytwórnię fonograficzną Green Star. Zrzesza ona największe gwiazdy muzyki, najczęściej mowa tutaj o disco polo. Jak się okazało, był to biznesowy strzał w dziesiątkę. Branża oraz ten typ muzyki w tamtych czasach niezwykle rozkwitła i stała się popularna w całej Polsce. Green Star wypromował takie gwiazdy jak zespół Boys czy Zenka Martyniuka, którego obecnie zna prawie każdy. Kulesza na biznesie discopolowym dorobił się całkiem pokaźnego majątku, który pozwolił mu na inwestycje również na rynku deweloperskim oraz hotelarskim. Kulesza był spełniony jako biznesmen, jednak wciąż po głowie chodził mu powrót do piłki nożnej. Kilkanaście lat po założeniu wytwórni fonograficznej wrócił do Jagiellonii Białystok, ale już jako działacz. Zaczął od stanowiska doradcy do spraw sportowych. Kuleszy szło na tyle dobrze, że 2 lata później został prezesem klubu. Trzeba przyznać, że czasy prezesa Kuleszy były złotymi czasami Jagiellonii. W 2010 roku zdobyli Superpuchar oraz Puchar Polski. W latach 2017 i 2018 dwukrotnie byli wicemistrzami Polski. Jagiellonia wykreowała również kilku reprezentantów Polski, którzy potem robili lepsze lub gorsze kariery na zachodzie. Po osiągnięciu bardzo wielu w piłce klubowej Kulesza postanowił pójść o krok dalej. Dlatego ostatecznie został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, pokonując Marka Koźmińskiego w ostatecznej batalii. Kulesza jako prezes chce główny nacisk położyć na szkoleniu młodzieży, o czym sam powiedział. Myślę, że trzeba będzie przede wszystkim skupić się na sporcie młodzieżowym. Musimy położyć większy nacisk na kwestie szkolenia. To PZPN musi być liderem w tym obszarze. Wiem, że w ciągu roku się tego nie zrobi. Niektórzy myślą, że jak przychodzi nowy prezes, to zaraz reprezentacja zacznie wszystko wygrywać. Od razu. Tak to niestety nie działa. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Do usłyszenia.